Michał Wałach, Przegląd Prasy, witam serdecznie. Dzisiaj tygodnik Polityka, który zajmuje się tematem obcinania emerytur ludziom pracującym w służbach, w resortach w czasie PRL. I oczywiście, co nie dziwi, postkomunistyczny tygodnik ubolewa z tego powodu. Ale, proszę Państwa, jak ubolewa? No w sposób absurdalny, wręcz skandaliczny, w zasadzie niczym z propagandy komunistycznej tekst w tym numerze tygodnika Polityka. Dowiadujemy się bowiem o tym, że ludzie tracący część tych uposażeń, no w zasadzie wiele takich było przypadków, jak są przywołane, umierają z tego powodu. Nie mamy natomiast informacji, czy to jest jedyny powód ich śmierci. Tak jest przedstawione, jakby tylko obniżka emerytur była powodem śmierci. Nie choroby, nie wiek, nie. Tylko zła władza obniżyła emerytury właśnie pracownikom resortów, no i oni umierają. To wszystko jest jeszcze przedstawione w taki sposób, jakby w zasadzie wszyscy to byli pracownicy, no, kierowcy, pracownicy administracji, jakieś maszynopisistki, ludzie tam z biur paszportowych. Nikt w zasadzie w PRL-u nie był pracownikiem resortów siłowych. Milicja, w zasadzie to jakieś pokorne baranki były. No, taki obraz płynie z tego tekstu, oczywiście obraz absurdalny, no bo w jaki sposób utrzymałby się totalitarny system komunistyczny, gdyby nie aparat represji, gdyby nie mordercy, ludzie wyrywający paznokcie, ludzie podsłuchujący, rozpracowujący kościół. Tych różnych funkcji przecież było bardzo wiele, ale o tym tygodnik Polityka nie pamięta. Zamiast tego dowiadujemy się o tym, że są ludzie, których cieszy, no właśnie ta śmierć, czy zaprezentowane przypadki śmierci byłych pracowników służb PRL. To oczywiście zła prawica, która w internecie, czy też w społeczeństwie daje wyraz swojej radości z powodu takich zgonów, takich śmierci. Oczywiście źli prawicowi ludzie tutaj mają satysfakcję. Tygodnik Polityka oczywiście, co nie dziwi, ujmuje się za byłymi pracownikami służb PRL. Natomiast warto zadać pytanie, czy tygodnik Polityka ujmuje się za ofiarami komunistów, za żołnierzami wyklętymi mordowanymi w młodym wieku, albo za ludźmi opozycji, którzy później, po roku 89, nie mieli łatwego, lekkiego życia, nie mieli wysokich emerytur, nie mieli możliwości wyboru, czy chcą do emerytury dorabiać, na przykład jako pracownicy ochrony, czy nie. Oni na emeryturach nie mieli takiego wyboru. Oni musieli dorabiać. I za takimi ludźmi postkomunistyczna polityka się nie ujmuje.